Yo, siemano wam wszystkim, tutaj Hanta. Słuchajcie, w tym momencie jest wtorkowy wieczór, leci właśnie mecz Polska-Rosja w telewizji, a ja jakże zafascynowany fan piłki nożnej postanowiłem nagrać sobie coś innego. Postanowiłem właśnie nagrać coś do serii Old World Gaming. Mianowicie jest to Quake 3 Arena. Bardziej Quake 3 Arena. Słuchajcie, gra bardzo stara, z roku 99, wydana przez Activision, jak doczytałem, stworzona przez ID Software. Seriously, ja nie wiedziałem, że Activision to w ogóle wydało, nigdzie tam nazwa się nie przewija w grze, za to jest ogromne, wielkie logo ID Software na samym początku. Co mnie napadło? Nie wiem. Ostatnio rozmyślałem sobie właśnie o tego typu grze, że brakuje mi właśnie czegoś takiego. Gry, strzelanki oczywiście, bo mówimy tu o strzelance, o FPS-ie. Gry, w której rozgrywka jest bardzo, ale to bardzo korowa. To znaczy, nie mamy żadnych klas, nie mamy tutaj w tej grze żadnych perków, żadnych początkowych udoskonaleń, statystyki i tak dalej. Statystyk, no nie, statystyki mamy akurat w menu, ale nie rozumiecie. Za każdym razem, kiedy przychodzi nam się zrespić, dostajemy tylko i wyłącznie podstawowy machine gun i piłę taką tarczową z kolca, znaczy taką, no tak, to jest piła tarczowa, tylko tak dosyć specyficznie zrobiona. Gdzieś ją tam w materiale na pewno zobaczycie, może w tym momencie nawet, ponieważ nie nagrywam tego dokładnie w tym momencie. Postać jest wyposażona tylko wyłącznie w te dwie rzeczy. Legenda głosi, że kiedyś ktoś zabił machine gunem. Szczerze mówiąc, łatwiej mi było zabić kogoś piłą mechaniczną tą piłą tarczową niż co się nazywa gauntlet, tak, tym gauntletem niż machine gunem. Bo nie ma czegoś tutaj takiego, jak wiecie, celowanie w głowę zwiększa nam. Znaczy, celuje w głowie większy damage. Nie, tutaj nie miało to chyba żadnego znaczenia, w co celujemy. Ważne, żeby w przeciwnika i ważne, żeby trafiać. I co tylko miało znaczenie. Arena, dopisek arena. Tak, ponieważ pierwsze dwa Quake'i, tak jak i czwarty, mają jakąś linię, warstwę fabularną i ciągną się, wiecie, jak po nitce w jakieś tam miejsce. Nie grałem w nie, widziałem fragment czwórki, ale właśnie chyba chcę zagrać w jedynkę i w dwójkę, no i czwórkę później też. Tutaj właśnie dopisek arena, ponieważ gra opiera się w całości na arenach. To znaczy, to jest gra bardziej wyglądająca jak multiplayer niż jak single, ponieważ gra składa się z tam chyba 6 czy 7 tirów. W każdym tam tirze mamy ileś plansz, zazwyczaj jest to 4, są to 4 plansze. Tak, jest 6 tirów po 4 plansze. Tir zerowy, taki zaczynający, gdzie tam się jakby dowiadujemy wszystkiego, i tir 7, taki final boss. Czyli łącznie daje nam to 6 razy 4, 24, 26 map przystępnie. I każda z mapek oczywiście ma tam swoje boty, bo tu na razie mówię o tej wersji singlowej. Do każdej mapy przyczynione są odpowiednie boty wyglądające i wiadomo, inaczej to są po prostu postacie, które tam występują, ale nie ma to absolutnie żadnego znaczenia, jak wygląda nasz przeciwnik, ponieważ ma dokładnie, zachowuje się dokładnie tak samo jak my i jak każdy inny bot. Możemy tu oczywiście wybrać sobie jakiś inny model postaci, akurat to nie ma znaczenia. To co widzicie teraz, te cztery mapy, mam nadzieję, że te wszystkie zawrę, raczej tak, cztery mapy widzicie podczas tego mojego nagrania, ponieważ ściągnąłem sobie wersję demo, kiedyś były właśnie takie troszeczkę inaczej wyglądające dema. Tak, to demo akurat prezentowało pełną rozgrywkę, jeżeli chodzi o single player, ale tylko cztery mapy mieliśmy do dyspozycji i
Przyznam się, to była właściwie moja pierwsza strzelanka, którą miałem właśnie na pierwszym moim komputerze, który dostałem tam na Mikołaja kiedyś tam. I na tym uczyłem się grać i strzelać. No i wiecie, na początku miałem faktycznie demo. I to demo długo grałem i miałem tylko cztery plansze i grałem praktycznie cały czas na jednej. Ale pamiętam moją pierwszą rozgrywkę, że wskoczyłem na... moja w sumie to jest ulubiona plansza, jedna z tych czterech, którą tu widzicie. Plansza, która odbywa się na takich platformach w kosmosie. Gdzieś tam możecie zobaczyć, to jest jedyna tylko tutaj w demo taka plansza. Tą sobie wybrałem na sam początek, to była moja pierwsza plansza, pierwszy mecz. Nie wiedziałem, co się dzieje, więc wyskoczyłem gdzieś tam na górę, na jakąś platformę u góry i siedziałem tam i modliłem się, żeby nic do mnie nie przyszło. A jak tylko coś udało mi się zauważyć, chwileczkę, bo coś sobie tu włączyłem, jak tylko udało mi się zauważyć jakiegoś przeciwnika, to po prostu strzelałem na oślep i... No i tak wyglądały moje pierwsze starcia ze strzelankami w ogóle. Coś miałem jeszcze dodać tutaj. Dalej przejdźmy. Co do broni. Broni tutaj do dyspozycji w całej grze jest 10. Z czym naszą jakby podstawową, dwiema podstawowymi brońmi jest właśnie Gauntlet, czyli ta piła tarczowa, czyli broń numer 0 i 9 broni, które strzelają. I pierwsza jest to właśnie ten machine gun, który dostajemy zawsze. Czyli od początku meczu mamy dokładnie ten sam ekwipunek, tyle samo życia, 0 armora, więc każda postać po respawnie jest dokładnie taka sama, nie jest w żaden sposób nie różni się od innej. A to, co zdobędziemy, to tylko zależy od tego, jak będziemy eksplorować planszę. Czyli każdą po prostu broń, amunicję do tych broni, jakieś tam armory, dodatkowe zdrowie, ewentualne perki, które są umieszczone na niektórych planszach, które pojawiają się co jakiś czas. To wszystko zależy po prostu od tego, jak sobie tam poradzimy w grze i jak nie zginiemy. Co do pozostałych broni, no to mamy tutaj shotguna, rakietnice, a później to się zaczynają dosyć ciekawe bronie, które ciężko sklasyfikować. Jedna jest to broń laserowa, która troszeczkę działa na zasadzie snajperki. Dalej mamy plasma guna i kurczę, gubię się. Jest ostateczna broń pod numerem 9, która jest najsilniejsza, jest to BFK, nie BF coś tam 10 000, BFG 10 000, czyli BFG 10KO, coś takiego. No i to jest najsilniejsza broń tutaj w grze, jest na niewielu planszach, na dwóch albo trzech, nie jestem pewien w tym momencie. Oczywiście w wersji pełnej widzimy wszystkie plansze. No i broń podobna do plasmagana. Strzela pociskami tylko nie niebieskimi jak plasmagan, tylko zielonymi. No i jest najsilniejsza. 2-3 strzały wystarczą, żeby zabić w sumie każdego z tej broni. No i jest bardzo szybko strzelna. Co mogę więcej dodać do tej gry? Tak jak mówię, to jest pierwsza gra i w sumie taka bardzo ukochana moja gierka z dawnych lat, więc chciałem wam ją pokazać w ramach tej serii Old World Gaming. Jeżeli będziecie chcieli, to możecie mi napisać w komentarzach. Będziecie chcieli, bo nie wiem, czy znacie tą grę, a przypuszczam, że nie, ponieważ jesteście troszkę młodzi. Chociaż może wiecie, nie wiem, od jakiego momentu zaczęliście grać w gry. Ale jeżeli będziecie chcieli, to ja mogę zaprezentować na swoim kanale przejście wszystkich tych plansz. Nie jest ich dużo, tak jak powiedziałem, 26, to jest tylko chwilka. Widzicie tutaj ułamki czterech, więc to by było coś w rodzaju po prostu wszystkich meczy rozegranych. W meczu mamy zazwyczaj około 20-15 przeciwników do zabicia
10 czasem przy bossach, ale boss to jest po prostu taki sam oponent jak każdy, tylko jest sam z nami na planszy, jest taki meczek 1 na 1. No jedyne co to może były problemy, pamiętam chyba w czwartym tierze z bossem, który nazywał się Anarki. I z nim jakoś zawsze było trudniej wygrać, no ale nie wiem czemu tak było. Chaos o Chaos. I co, tak jak mówię, piszcie? Aha, no i w ogóle, bo powiedziałem o singlu. Oczywiście ta gra posiada tryb multiplayer, ale wam go nie pokażę, bo przypuszczam, że nikt w ten tryb nie gra. A ja jak grałem, jak miałem komputer i grałem później już pełną wersję gry, to nie miałem internetu. Ja przez długi czas nie miałem internetu. To też na multiplayerze jest możliwość ustawienia sobie slotów i zamiast można otworzyć slot i wpisać tam albo możliwość wejścia dla gracza, albo ustawić tam bota. Ja się często tak właśnie bawiłem, brałem sobie jakąś planszę, ustawiałem sobie na przykład limit 100 killów i ustawiałem wszędzie boty. Jest tu opcja deathmatchu drużynowego, na czerwoni, na niebieskich, coś w rodzaju capture the flag, tak samo. Też jest, wtedy plansze są troszeczkę inne, nie te, które znamy. No, osobne plansze po prostu do Capture the Flag. I jest ta opcja, ale najbardziej w sumie, najbardziej przystępnym według mnie i tutaj najwięcej zabawy jest z trybu Deathmatch. Czyli każdy na każdego, totalna rozwałka, rozpierducha. Zwłaszcza jeżeli się wstawi komplet botów na małą planszę, no to czasem dochodzi do tego, że się spawnują dwie postacie w jednym miejscu, przez co jedna automatycznie ginie. To jest dosyć ciekawe. Co do rozgrywki, jeżeli się tutaj na przykład upadnie z dużej wysokości, albo po prostu spadnie w jakąś przepaść do lawy, czy do czegoś innego, twoja postać ginie i to nie jest jakieś zaskoczenie, tak, że ginie, ale tutaj ujemna to na nas ujemnie wpływa, że nie dostaje jakiś przeciwnik asysty albo killa, tylko wręcz nam kille są odbierane, nie ma tutaj jest tu oczywiście kille i deady, ale tak naprawdę śmierci nasze nie mają tu żadnego znaczenia. Chodzi, żeby osiągnąć frag limit, czyli po prostu górną granicę. Pierwsza osoba, która osiągnie górną granicę fragów, czyli zabójstw, wygrywa po prostu grę. Każdą planszę możemy uruchomić w 5 trybach trudności. Nie pamiętam teraz, jak się nazywają. Pierwszy nie pamiętam, jak się nazywa. Później jest Hurt Me Plenty, Bring It On, Hardcore i Nightmare. A pierwszy naprawdę nie mam pojęcia, jak się w tym momencie nazywa. Zapomniałem. Chociaż przeszedłem tą grę kilkanaście razy. W sensie po kolei te wszystkie. No i wiadomo, tutaj w grze dostajemy coś w rodzaju właśnie takich odznak, takich badży, które możemy tam zbierać za różne rzeczy. No i one są widoczne później w naszym menu. Okej, myślę, że to wszystko na temat tej gry. Chciałem się po prostu podzielić z wami tą gierą. Ja w nią teraz nie będę grał, ze względu, że już swoje po prostu odsiedziałem, ale pobawię się chwilkę demkiem, które właśnie sobie ściągnąłem. Troszeczkę sobie pogram, a myślę później zajmę się... Spróbuję w końcu skończyć Red Faction 1, bo dalej nie skończyłem. No i po czym zajmę się pozostałymi Quake'ami. Ktoś tutaj słuszną propozycję wysuwał Doom. Doom to jest bardzo podobna produkcja, wręcz tego samego studia, z tego co mi wiadomo. No i myślę, że tym Doomem też się zajmę. Ja Dooma w sumie to tylko grałem kiedyś na jakimś Game Boyu kumpla. Okej, os. W takim razie do usłyszenia i do zobaczenia. Nara! Impressive.